trzeba rzeczywiście skoczyć tak daleko. 139, 140, wstajemy, bo zaczyna się robić tu nerwowo. Siedzi spokojnie na ławce, on już wygrywał takie końcówki nieraz. To jest mistrz, to jest doświadczony zawodnik i teraz popatrzmy, co się będzie działo. 137,5, a więc powietrze, ładnie wyszedł, leć, chyba nie spóźnił tego skoku, leć góra, daleko, góra, 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 góra. I jest, chyba, blisko, chyba jest blisko, Boże, medal będzie na pewno, ale jaki? Ale medal jest, tylko czy jest złoto? Wellinger czeka, ile było? To 36,5, jakby pół metra zabrakło, metra, ale może metra. Nie zabraknie, metra. Ale jakie warunki, bo może będzie miał doliczonych trochę punktów za wiatr. 3,7, a ile miał doliczanych? Wellinger miał odjęte 4,6 punktu. Wellinger 142, Kamil 136,5, ale gdybyśmy tak zliczyli minus 4 plus 4, 8 punktów by z tego wyszło, a 8 punktów to są 4 metry. Metra chyba zabrakło. Chyba tak zabrakło, ale będzie, no, na ale pewno będzie medal. Zabrakło, bo jest medal. Jest, tak jest. Po prostu się to wszystko za chwilę wyjaśni. Boże, Boże, czy to będzie srebro, czy to będzie złoto? To jest taka niewielka niby różnica, a jakże istotna. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi i czy dwukrotny mistrz olimpijski Wellinger, czy też trzeci tytuł dla Kamila Stocha. I co? To jest! Boże, jest! Mario Matworza, to jest piękne po prostu, a więc mamy trzeci tytuł, proszę Państwa, trzeci tytuł mistrza olimpijskiego, wygrało ile? O, wygrało 3,4 punktu, od prawie 2 metry, jest królem, ma swój trzeci złoty medal, jest trzecim w historii, który obronił na dużej skoczni tytuł. Ależ jest teraz dumny, ależ jest piękny, ale jest wyniosły, godny, bo tak właśnie walczył w piękny sposób. Brawo Stefan, dzięki za wszystko, wspaniały trenerze, wspaniały człowieku, zmobilizowałeś tę świetną grupę młodych Polaków do walki, wielkiej walki o tytuły. Byli drużynowymi mistrzami świata, także teraz został mistrzem olimpijskim Kamil Stoch po raz trzeci. Obronił tytuł tak jak Birger Ruth, tak jak Matti Nykänen, a więc ci najwięksi w historii, on dołączył. To jest niesamowity sukces, to jest piękne, proszę Państwa. Jak on się opanował i teraz gratulacje od Wellingera, wicemistrza, spełniły się te wszystkie wyliczenia, że mistrz na mniejszej będzie miał medal. Johansson po raz drugi na trzecim stopniu podium na tych igrzyskach. Już jest Apoloniusz Steiner, już gratuluje. Tam wcześniej koledzy wynieśli go w górę. Jest ten Simi, który ma 4 złote medale. O jeden więcej od Kamila Stocha. I przypomnijmy sobie teraz tamten wieczór rozczarowań, kiedy po północy czasu miejscowego kończyliśmy na skoczni normalnej i wydawało nam się, że wszystko się zawaliło. Czwarte miejsce Kamila, piąte miejsce Stefana Huli, ale to wszystko teraz zrekompensowane. Jest też Piotrek Żyła. Jest ten, który może być smutny, ale nie jest smutny, bo ta radość Kamila jest radością całej drużyny, jest radością całej Polski. Jak to pięknie być razem i po prostu cieszyć się wspólnie. Proszę Państwa, od Kamila do Dawida ta pierwsza dziesiątka. Jak to pięknie wygląda. Objął po prostu całość, spojrzał w dół i powiedział krótko sobie Veni Vidi Vici. Poleciał daleko, 136,5 metra. Wydawało nam się, że może trochę zabraknąć. Ten wskaźnik, który był pokazany, 137,5, ale słusznie policzyłeś, że tę różnicę wiatru i przede wszystkim jeszcze przewagi punktowej, którą miał nad Wellingerem. 5,5 punktu. Z tego wychodziło prawie 8 metrów, 142, 133, właściwie już nie trzeba nic liczyć, wszystko już jest jasne, nikt tego nie odwoła, tak już się to na pewno skończy, ten najważniejszy konkurs czterolecia, najbardziej prestiżowy, na tej dużej, na tej wielkiej skoczni, w której po raz 23 odbył się konkurs olimpijski, triumfuje Polak Kamil Stoch i jeszcze przypomnienie trójki w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. Wellinger, mistrz i wicemistrz.
a za chwilę po nim Kamil Stoch, trzykrotny złoty medalista olimpijski. Irena Szewińska zdobywała 3 złote medale. 4 Robert Korzeniowski. A teraz Kamil Stoch dołączył do grupy tych najważniejszych, największych w historii polskiego sportu. Włodek, który to jest medal olimpijski, który skomentowałeś? Skomentowałeś 4 medale olimpijskie Adama Małysza. 3. I to 3, czyli to jest 7, ale jaka to jest 7? 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy medal. Taka 7 zapada w pamięć. Trzeba mieć trochę szczęścia i wiary, bo rzeczywiście przecież daliśmy im ogromny kredyt zaufania. To spotkanie, kiedy rozmawialiśmy spokojnie, nic się nie stało. Trzeba dalej po prostu robić swoje, bo jest dobrze. Niektórzy mówili, jak to dobrze, skoro było czwarte, piąte miejsce, ale to także definiowało skalę możliwości, skoro tylko czwarte i piąte, to znaczy, że realne jest pierwsze, drugie, trzecie. I tak się stało. Za chwilę wracamy na dekoracje, rozstawiamy się w fantastycznych nastrojach, tak jak i Państwo, dosłownie na 2-3 minutki.